Dziś witam Państwa, dzisiaj pokażę jacka A5, to jest ta wersja nowa, czyli zamknięty układ smarowania. Tutaj jak sobie od dołu zobaczymy, przechylimy go, to widać, że ta miska jest tutaj zamknięta. Teraz się nam maszyna burzy, że jest przechylona. To resztę mamy wszystko rozwiązane jak w każdym jacku. Teraz tak. Wskaźnik poziomu oleju. Tutaj do góry mamy, będzie nam kropelkować, jak będzie pracować olej. Teraz tak, jeżeli chodzi o nawijarkę, to nitkę sobie tutaj mamy przeciągnięte od tyłu pod tymi blaszkami. Teraz tutaj tędy wychodzimy. Szpuleczka, tu jest takie nowe rozwiązanie nawijarki z takim nożykiem dodatkowym, czyli zakładamy szpulkę. 2-3 razy tu przechodzimy i no, to muszę mieć dłuższą tą nitkę, żeby Państwu pokazać. Pierwszy nożyk mamy tutaj, potem po skończeniu możemy sobie go tak przytrzymać, tą nitkę, a teraz sobie robimy troszkę dłuższą. 2-3 razy owiązujemy i tutaj zahaczamy o ten haczyk i zrywamy. Dopychamy. No i tutaj coś tam już namieszałem. Jeszcze raz. Tak, 2-3 razy pod tą blaszkę i sobie obcinamy. Tutaj ta nitka jest przytrzymana, dopychamy i maszyna będzie nam nawijać. Jeżeli chodzi o założenie nici górnej, to idziemy tutaj od szpulki, raz w tą stronę, tu wokoło, przechodzimy do tego miejsca. Teraz tutaj od spodu, przez ten mały naprężacz, nim regulujemy długość nitki po obcięciu. Teraz tutaj między talerzyki. Za blaszkę, pod tym kołkiem, tutaj. Tu mamy też element, który możemy regulować w lewą stronę cienkie materiały, w prawą stronę przesuwając ten element grubsze. Tak jak teraz to jest tak na średnio ustawione. Teraz szarpacz, przez szarpacz schodzimy z tej strony na dół, jedno miejsce, drugie. Teraz przez ten element, to jest taki niper, który będzie nam zamykał przy starcie nitkę i ją troszeczkę skracał, żeby była krótsza. Krótsze te pętlenie na początku. Jeżeli się Państwu zdarzy, że będzie to tak wyciągać, że będzie wyciągać z daną rodzaj nitki z igły, to tutaj w bardzo prosty sposób tym przyciskiem wyłączamy albo włączamy go i wtedy możemy wyłączyć i już nam nie działa. Teraz pokażę, jak on będzie jest włączony. Tu nam się na wyświetlaczu też pojawił. O, jeszcze raz na duszę to jest. I tutaj się nam połączy, pokażę. Teraz piętą na dół podnosimy stopkę, opuszczamy rygielek i teraz, aha, w tym momencie tego startu ja sobie wyłączę. Wyłączone, rygiel początkowy. O, teraz tak i proszę zwrócić uwagę, że w czasie obcinanie wyłączone, swobodne szycie. Swobodne szycie, obcinanie, włączone. O, i teraz. I teraz tak, czyli mamy włączony ten rygiel początkowy i końcowy. I teraz ten, widzimy, jak nam tutaj będzie zamykał ten element. Czyli jak podniesiemy stopkę, i teraz w momencie startu on na chwilę zamknął. I ten, za każdym razem na chwilę przytrzymuje. Teraz to wyłączymy. I już tego ruchu skrócenia nie ma. Tu mamy funkcję cofania, czyli jak sobie szyjemy, dusimy na pedał, to możemy sobie w tym momencie nadusić i cofać. Również możemy to samo uzyskać tym cięgnem. Ten sam ruch można uzyskać tak. Po jednym kuciu można sobie tutaj... Teraz mamy akurat podnoszenie stopki ustawione. Podnoszenie stopki po obcięciu wyłączone. Na obecnej teraz będziemy tak mieć, że stopeczka jest cały czas na dole i możemy sobie jechać, dojechać. Jeszcze. Podnoszenie stopki po zatrzymaniu wyłączone. Musimy mieć takie pozycje. Czyli szyjemy i teraz możemy się zatrzymać i po jednym kuciu góra-dół przejechać. Przytrzymując będzie nam tak bardzo wolno szyć, a takim krótkim dotknięciu góra-dół tylko się zmieni.
Teraz pokażę, jak mam ustawione przy szyciu tych maseczek. Czyli mam, teraz sobie zmienimy te rygle na 6. Strzałka w prawo. Strzałka w prawo. Następna 6. Strzałka w prawo. Teraz tu ustawiamy gdzieś na długość na 3. Długość ściegu. I teraz będziemy mieli tak. Podniesiemy pedałem piętą na dół stopeczkę. Podkładamy gumkę. Gumka, igła kuje nam pierwsze kucie przed gumką. Teraz sobie robimy, wykonał nam rygielek. Zrobimy zakładkę. Następną. Dojeżdżamy. Kładziemy tu gumeczkę na samym końcu. Teraz dojeżdżamy tak, żeby ostatnie kucie było za gumką. I teraz piętą mocno na dół rygluje i obcina. I mamy gotowy element. Następna, druga strona. Podkładamy. Tak samo rygielek. Teraz tak. I mamy gotową maseczkę.